No cześć moi drodzy, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was do greckiego sklepu. Będzie tam takie małe przyjęcie. Reklamujące się. To znaczy się nie ja się reklamuję, ale reklamuje się właściciel tego sklepu. Dwa razy w roku wydaje takie party małe. Jest wtedy bufet. I jest dużo różności greckich do spróbowania. I jest też próby wina, są, można wypić winko, można jest uzo podawane też. No i chciałabym tam to wszystko Wam pokazać. Ale jak wysiadałam z samochodu, upadła mi kamera i nie wiem, co się stało. Jak nagrywałam filmy, to nagrywam je odcinkami. Takie kawałek z jednego miejsca, kawałek z drugiego miejsca, kawałek z trzeciego miejsca. No i proszę Was, co wyszło na końcu? Na końcu wyszło to, że co drugi film jest jako tako wyraźny, a co drugi jest zupełnie zamglony. Jakość jest naprawdę okropna. Takiej okropnej jakości jak dzisiaj nie miałam jeszcze nigdy. Podejrzewam, że to jest właśnie przez ten upadek tej kamery. Będę musiała sobie jakąś nową sprawdzić. Będę próbowała jeszcze dzisiaj coś nagrywać. Spróbować, czy w dalszym ciągu tak kiepsko nagrywa. No jeżeli nie, no to... Jeżeli tak, jeżeli nagrywa tak kiepsko, no to będę musiała kupić nową kamerę. Tłok był okropny. Bufet był bardzo, bardzo duży, bardzo ładny. Było dużo napoi. Nie chciałam dużo gadać, nie będę komentowała na tym filmie, dlatego że tam byli sami Grecy, naprawdę sami Grecy. I było mi trochę wstyd między nimi tam łazić, kręcić się, tym bardziej, że tak ciasno było i po polsku klepać. No ale ile i się udało, tyle nagrałam, pokażę Wam, jak tam wyglądało. No i chcę jeszcze dzisiaj się wybrać do portu, dlatego że nasz port w Hamburgu obchodzi dzisiaj, to znaczy się jutro. Jutro obchodzi 834 urodziny, a od wczoraj jest tam takie party, no tak można to nazwać. To znaczy się nie będzie party takiego normalnego, jakie znamy, jakie robimy na przykład z okazji urodzin czy coś takiego, ale zjeżdżają się już od cały tydzień, zjeżdżają się tam, przypływają statki z całego prawie świata. I będzie tam bardzo dużo statków, nie wiem, czy mi się uda wszystko pokazać, czy nie i w ogóle, czy pójdę. Planuję, że pójdę, ale w nocy zaczął padać u nas deszcz i pada do tej pory. Jeżeli będzie padał później, jeżeli będzie padał jutro, to na pewno nie pójdę, dlatego że dojechać można, bo jadę samochodem, tak jak do Greka jechałam samochodem. Ale tam, żeby coś nagrać, to będę musiała wysiąść i potem chodzić. Tłok będzie na pewno, tak jak co roku, cholernie duży. No i nie będzie mowy o tym, żeby chodzić z parasolem. Jeżeli nie będzie padało, to pojadę i Wam coś nagram z tych urodzin, z tego portu, a jeżeli nie, no to niestety nie nagram i nic Wam nie pokażę. A teraz zapraszam Was do Greka. Pokażę Wam też, co kupiłam na końcu filmu, pokażę Wam, co kupiłam. No i wybaczcie mi, jeszcze raz proszę, wybaczcie mi tą jakość, ale to nie moja wina. Kamera była droga jak cholera, no ale będę musiała sobie nową sprawić, jeżeli nie będzie chciała mi porządnie nagrywać. No to zapraszam na film. Pewno ludzi. Uzo. Zobaczcie, jakie smakołyki. Wszystkiego trzeba posmakować. Oj, halucha przystawiłam. Muszę też spróbować. Kalimera. No zobaczcie.
Pyszne. Uciekł mi mąż. Napij dusz. I pył medyczny. Tymiankowy miód. Słyszymy tylko grecki język, grecką mowę. Mówią po niemiecku, ale bardzo mało, prawie tylko są Grecy. Kawę chciałam na frappę. Kochani, dużo, dużo ludzi, nie ma jak gdzie przejść. Guck mal, welche. Da nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich glaube, die hier. Ganz vorne ist der letzte Mal. Aha. Nee, der ist vorletzte Mal. Den haben wir nicht. Doch, den haben wir jetzt. Den haben wir jetzt. Und jetzt kaufen wir den Mittel. Ich hatte es schon. Okay. Kochani, ja wychodzę, bo jest naprawdę tłok jak diabli. Stoję teraz w kolejce. Będziemy płacili. I do domu. No więc zacznę teraz od tego, co kupiłam. Zacznę od tych tutaj rzeczy, dlatego że muszę je zaraz do zamrażarki włożyć. I tutaj jest ośmiorniczka. Widzicie, jakie ma capki? Jest ośmiorniczka. Tutaj mam krewetki, takie duże, bez głów. I mam małe rybki. Zaraz wam powiem, ile to kosztuje, tylko włożę pierw do zamrażarki. Poczekajcie chwilę. No to lecimy. Za małe rybki, za te małe rybki zapłaciłam 4,99 €. Dalej za garnele, za krewetki zapłaciłam 18,99 € i za tą ośmiorniczkę zapłaciłam 15,99 €. No a teraz lecimy dalej. Kupiłam sobie Nescafé do frappy kawy i zapłaciłam za nią
7,99 €. Dalej co kupiłam? Dalej kupiłam wino. To znaczy się mąż kupił sobie wino i gdzie ja tutaj mam teraz... Poczekajcie, rycynę. Rycynę kupiłam. Gdzie jest ta rycyna? Aha, tu jest rycyna. Tutaj jest... Oj, zastawiłam. Tutaj jest rycyna. Widzicie? I za rycynę, za tą butelkę zapłaciłam 3,49 €. To by było to. Dalej mam tutaj jogurty. I jogurty kupiłam dzisiaj takie małe, półkilogramowe. I zapłaciłam za jeden jogurt 1,99 €, a kupiłam 4 sztuki. 1, 2, 3 i 4. To jest, o, rachunek jest. 4. Kupiłam duży baniak 5-litrowy, karnister oleju, oliwki. I za tą oliwkę, za te 5 litrów zapłaciłam 38,99 €. To by było to. I teraz mam tutaj canali. O, tutaj znalazłam. Kokinota canali i zapłaciłam za niego 6,99 €. No i to by było wszystko chyba. Tu jest puste i tu jest puste. No i za to wszystko zapłaciłam, tak jak widać, 106,49 €. No. Widzicie? Tutaj jest cennik. Nie wiem, czy tak dobrze widać, czy nie. No i to by było na tyle na dzisiejszy dzień. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!